oddział zamknięty w studiu Panoramy Dnia. Cezary Zybała, Strzelecki, Jarosław Wajk, który gościnnie zagra z orkiestrą. Źli, niegrzeczni chłopcy grają dla orkiestry i to o rok dłużej niż orkiestra, dobrze mówię? Od razu protestuję. Nie tacy źli? Jestem w drodze ku dobremu. Może kiedyś. Ale te początki to były rzeczywiście zanim orkiestra w ogóle zaistniała oficjalnie. Właśnie, Marta, chcę może skorzystać z okazji, kiedy będę widział Jurka i chcę o to zapytać, dlatego że wspominam taki koncert, który był jakby intro do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I z tego co pamiętam, to było rok przed takim pierwszym koncertem orkiestry, który był transmitowany z kilku polskich miast. Jurek wówczas i Walter Eustowski prowadzili tą rzecz ze studia w Warszawie, ale rok wcześniej graliśmy w Spodku w Katowicach. Właśnie intro do orkiestry. Nie wiem, czy ktokolwiek o tym jeszcze pamięta i czy ktokolwiek to wspomina. Że wtedy zaczęły się te rozmowy, że trzeba coś takiego robić. Myślę, że tak. I to był duży koncert. To już był początek tej przygody, która trwała tyle lat. No więc właśnie, pamiętacie jeszcze, gdzie graliście? Bo było tyle tych miejsc w całej Polsce. No jutro, to wiadomo. Pałac Kultury, 21:05, przed chwilą tak. Próba zakończona. Próba się skończyła. No naprawdę, trudno spamiętać te wszystkie miejscowości, ale pamiętam na przykład Jasło w tamtym roku byliśmy. Pojechaliśmy do Jasła, samochód się zepsuł, zima, marzniemy, czekamy na drugie auto, przepakowanie. Zajechaliśmy godzinne opóźnienie, ludzie na rynku wymarzli, bo minus 13 stopni. No ale walczymy. Nikomu to nie przeszkadza, nawet to, że teraz jest dużo cieplej, ale i tak to ma być chłodniejszy dzień niż te dotychczasowe w tym roku. Ale słuchajcie, co jest najważniejsze w całej tej akcji? Bo i dzięki wam to się odbywa, wy pomagacie grając, w końcu to orkiestra. Co jest takiego istotnego w tym zrywie corocznym? To, że się jednoczą ludzie. W wysokim stopniu skala jest. To jest coś niesamowitego. Ludzie się jednoczą. No w ten dzień akurat są dobrzy ludzie. Przynoszą różne rzeczy na aukcje, kupują, licytują. To jest bardzo fajna rzecz, fajna sprawa. Moim zdaniem też dzieją się większe rzeczy niż muzyka, a na pewno większe rzeczy niż pieniądze. Bo to jest właśnie taki społeczny ruch. W tym czasie, kiedy jesteśmy bardzo podzieleni, kiedy wielu ludzi zwraca właśnie uwagę na sprawy materialne, to jest takie podanie ręki, takie przyjrzenie się problemom. To dobrze, że orkiestra zwraca uwagę na potrzeby pewnych grup społecznych, ludzie starsi, chore dzieci i wolontariat. To jest niezwykła rzecz, bo to jest coś, co nawet jeśli okaże się, że orkiestra nie będzie grała do końca świata, to ten wolontariat czyżby po prostu przez jest... to, przez te przeszkody, te jednak, wiem, o których Jurek mówi, nie przeszkadzać? Ostatnio jest taki trochę niezdrowy klimat też wokół Jurka, wokół orkiestry. Chcemy o tym po prostu zapomnieć, chcemy po prostu zagrać w dobrej sprawie. Ja podkreślam, to jest rzecz większa niż zbierane pieniądze. To jest ta wspólnota, o której Czarek mówił i to jest coś, co zostanie właśnie na zawsze. I podpisuję się pod tym. Po prostu chcę żyć w miejscu na świecie, w którym jest troska o drugiego człowieka. Ludzki gest. Wasz utwór, nowy hymn, jak mówi Jurek Owsiak. Nowy hymn orkiestry, posłuchajmy. Ściany zbudowałeś bez okien i drzwi. Ludzi nie widziałeś, tak chciałeś żyć. Ciepło naszych rąk, jeden ludzki gest uratuje cię. Ten utwór pojawi się między innymi pojawi jutro. Pojawi, a ja chciałem tylko przypomnieć, że oddział zamknięty w tym roku ma 35-lecie.
Wszystkiego dobrego. Dziękujemy i dziękuję Jareczku. Oficjalnie tu nakameruj na mnie. Jareczek gościnnie występuje i słuchajcie, człowiek dusza, naprawdę sympatyczny. Mam zaszczyt po prostu z nim być na jednej scenie śpiewać. Najlepszy wokalista oddziału zamkniętego oczywiście. I fajnie, że nas wspomaga, w tym roku będzie nas wspomagał. I już zaczęliśmy sobie razem wspólne koncertowanie i cieszymy się, że będzie z nami na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Bo to taki gest właśnie z okazji orkiestry, ten występ. Nie tylko. Tak jak Czarek mówi, zaczęliśmy już wcześniej występować razem. Też się cieszę także na ten jutrzejszy koncert. Chcę jeszcze zamknąć te myśli sprzed utworu. Myślę, że nie należy oczekiwać, że orkiestra wszystko załatwi. Natomiast można uznać wszystkie te orkiestrowe wydarzenia za inspirację. I tego życzę nam wszystkim, żeby orkiestra nas inspirowała do dobrego działania, do tego, żebyśmy widzieli się nawzajem. No i też jest apel, żeby orkiestra nie była akurat w wytyczonym konkretnym dniu, żeby Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy była przez 12 miesięcy każdego roku. Każdy mówi, że nie docenia się orkiestry, jeżeli są tacy ludzie, dopóki się nie zachoruje i nie skorzysta z tej pomocy. Wśród wielu przedmiotów, które trafiły na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w tym roku jest również gitara Andrzeja Turskiego, naszego redakcyjnego kolegi, który odszedł ostatniego dnia tego roku. To jest gitara, na której, z tego co nam mówiła córka Ula Hincz, gitara, na której grywał jeszcze niedawno. Widzicie to zdjęcie z tą gitarą. Lepiej możecie się znać, ale to gitara elektryczna, którą kupił nie tak dawno. To nie ta, której wszyscy mu zazdrościli podobno w tamtych minionych latach. Tutaj ją mamy i widzimy w tej chwili. Ponad 2000 zł aktualna cena, więc zobaczymy, jak pójdzie ta licytacja, a na pewno ją wspieramy. No my też się dołączymy, jeżeli chodzi o licytację, będzie można sobie wylicytować tydzień prób w sali naszej oddziałowej. No, zapraszamy w takim razie z Jurkiem na serdecznie, ten możemy powiedzieć siema. Siema. Oddział zamknięty w studiu Panoramy Dnia. Bardzo dziękuję. Serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy telewidzów i do spotkania jutro. Jarosław Wajk, Cezary Zybała-Strzelecki. Dziękuję. Bardzo dziękuję.